Za nami święta wielkanocne. Nad naszym bezpieczeństwem w tym okresie czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Końskich. Ze względu na panującą pandemię oraz ograniczenia w poruszaniu się na drogach było spokojnie. Mundurowi zatrzymali jednego nietrzeźwego kierowcę oraz odebrali jedno prawo jazdy w związku z przekroczeniem prędkości. Dodatkowo za nieprzestrzeganie obostrzeń epidemicznych funkcjonariusze wystawili kilkanaście mandatów. W minioną świąteczną niedzielę dyżurny kanadzkiej jednostki otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego kierującego. Patrol dzielnicowych na ulicy Hubala w Końskich zatrzymał do kontroli osobowego Opla. W trakcie sprawdzenia stanu trzeźwości okazało się, że 68-latek ma w swoim organizmie blisko 2 promile alkoholu. Ponadto nie posiada uprawnień do kierowania. Zostało mu zatrzymane w takich samych okolicznościach. Ruch drogowy w okresie świątecznym był bardzo spokojny. Poza powyżej opisanym zdarzeniem kierujący Audi przekroczył prędkość, wskutek czego odebrano mu prawo jazdy oraz został ukarany mandatem. Oprócz wymienionych sytuacji na drogach pojawiły się kolejne kary za łamanie obostrzeń związanych z pandemią. Policjanci z koneckiej jednostki w związku z prowadzonymi na czas epidemii przepisami nałożyli w minione święta 11 mandatów karnych. Mundurowi w okresie świątecznym nie odnotowali jednak przypadków łamania kwarantanny.